Przeznawiamy obrady po przerwie. Punkt 16. Określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Wielką. Pani dyrektor, nie ma, ja proszę nie pani dyrektor. Paragraf 1. Ustala się na terenie gminy Wielką maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia miejsc sprzedaży. 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% na osobę oraz piwa. 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa. I 45% zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Ustala się na terenie gminy Wielką maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa. 20 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane na odległości mniejszej niż 20 metrów od następujących obiektów: szkół, placówek oświatowych, wyborczych, placówek opiekuńczy, obiektów kultury religijnego, obiektów sportowych ze strzeżeniem ustawy 3. Odległości określone w ustępie pierwszym mierzy się najkrótszym ciągiem komunikacyjnym przeznaczonym dla pieszych od wejścia do punktu sprzedaży na terenie alkoholowych do wejścia do obiektów, o których mowa w ustępie pierwszym. Dopuszcza się zdecydowanie punktu sprzedaży podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo na terenie obiektu sportowego podczas imprez sportowych i rozrywkowych mających charakteru masowego po wcześniejszym pozyskaniu jednorazowego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Proszę Państwa, w przedłożonym projekcie tutaj Państwu widzę zaproponowano konkretne liczby. Uchwała była szczegółowo przedstawiona na wszystkich komisjach, bo sobie nie zaopiniowano. Proszę o przegłosowanie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś bardzo głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Punkt 17. Przyjęcie i przekazanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wielką. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Cierzchowiu w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cierzchowiu. Paragraf 1, punkt 1. Na podstawie propozycji projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków złożonego przez Wojewodę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cierzchowiu przyjmuje się projekt regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały. Punkt 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje rady miejskiej. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu? Widzę. Kto za przyjęcie projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę. Kto się wstrzymał? Nie, to jest jeden. Uchwała za przyjęcie. Jedną prośbę. Punkt 18. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Cierzchowiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres do 3 lat kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami, z których przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność gminy Cierzchowiu, szczegółowo określone w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Cierzchowia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był również pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej w Cierzchowiu. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 19. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Cierzchowiu przy ulicy Mickiewicza wraz z udziałem w gruncie i na oddzielenie bonifikaty. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Cierzchowiu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i na oddzielenie bonifikaty. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Cierzchowia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy Rada ma jakieś pytania? Kto z za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podjęcie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednak. Punkt 20. Wyrażenie zgody na przedłożenie uchwały mieszkalnego położonego gdzieś w gronie przy Żyrawie wraz z oddaniem użytkowania wieczystego udziału w grunci na zielenie modyfikaty. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dziedziszgoniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem użytkowania wieczystego udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem użytkowania wieczystego udziału w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dziedziszgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Rady jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 21. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dziedziszgoniu przy ulicy Szewskiego wraz z udziałem ludzi na udzielenie bonifikaty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dziedziszgoniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem gruncie i na udzielenie bonifikaty. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dziedziszgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Ten projekt uchwały również został pozytywnie przyjęty przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu. Dziękuję bardzo. Pytania? Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 22. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dziedziszgonie przy ulicy Plac Wolności wraz z oddaniem użytkowania wieczyste udziału w grodzie, w gruncie i na udzielenie bonifikaty. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem użytkowania wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem użytkowania wieczyste udziału w gruncie oraz na udzielenie bonifikaty szczegółowo opisanego w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Dziedziszgonia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Ta uchwała, projekt uchwały był również przedstawiony przez poszczególne komisje Rady Miejskiej. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania? Kto z radnych jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 23. Odpowiedzi na wniosek i zapytania. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Przegląd remizy. Panie Przewodniczący. Zostały te i sprawy, które należy wykonać, jeżeli chodzi o pracę. Są to drobne poprawki malarskie, poprawki klejenia cokolików. I z ważniejszych spraw to do końca miesiąca czekamy na ofertę od pana Bocha. Dodatkowo musimy zastosować wentylację wygłuszoną w czterech pomieszczeniach. To są dwa duże garaże, kuchnia, które jest takie pomieszczenie, które jest tam między garażami gospodarcze i po instalacji tych urządzeń na jesieni oceniane zostanie stan wentylowania pomieszczeń, bo jest ona po prostu niedostateczna. Tych urządzeń nie było w projekcie, projekt nie przewidział, są też zakup tych urządzeń będzie po stronie tej gminy, a pozostałe rzeczy tutaj drobne jeszcze też uszczelnienia połaci dachowej, to wszystko tam mamy, mamy specyfikowane i czy jest jakiś przewidywany koszt taki szacunkowy wykonania tej inwestycji? Nie, tutaj jeżeli chodzi o te urządzenia, to są 200-300 złotowe. Aha. Także to 4 sztuki powinna być do zamontowania. A kto w komisji mógł uczestniczyć?
dwóch inspektorów nadzoru. Ja byłem ze strony tutaj gminy, pani Ola Kun, strażak i także no i wykonawcy też. Cały komplet osób tutaj interesowanych był tutaj, brał udział w tej przewodniej walce. Jeżeli chodzi o pismo, które podano na temat budowy windy, żeby Państwo stabilnie zapoznali się pracownicy z kosztami, koszt budowy windy w granicach około miliona, trudno jest powiedzieć. Natomiast znacznie sprawę ogranicza nam to przede wszystkim możliwość techniczna wokół budynku. Myślę, że jeszcze w dalszej perspektywie trzeba by było zrobić projekt, bo tak naprawdę nie ma ich gdzie postawić, ponieważ tu jest przejazd. Myślę, że tu przy całym zagospodarowaniu tego terenu jeszcze raz będziemy analizowali ten temat. Jeżeli chodzi o drogę Krągutta, z tego co jestem poinformowana i po rozmowie z panem starostą, wpłynęła jedna oferta, przekroczyła ona zaplanowaną kwotę w kosztorysie, w zamówieniu 150 tysięcy. Stwierdziliśmy, że dołożymy po połowie starostwo i my. To wychodziłoby po 75 tysięcy. Jak wszyscy Państwo wiecie, każda inwestycja, która no, na ogół jest teraz rozstrzygana, zawsze jest wyższa od planowanych kosztów, wzrost materiałów, koszty pracy pracowników usługi. Natomiast pan starosta poinformował mnie, że na zarządzie podjęto decyzję o ogłoszeniu drugiego przetargu. Zarząd był na koniec marca. I przepraszam, maja. Ubolewam jeszcze nad tym, że ten drugi konkurs nie jest, znaczy przetarg nie jest ogłoszony. Rozmawiałam osobiście z panem starostą, prosiłam o to, żeby jak najszybciej został ogłoszony drugi przetarg, ponieważ czas ucieka. Dzisiaj jeszcze sprawdzaliśmy, jeszcze ogłoszenia nie ma. Czyli jak zawsze skończy się obiecywanie. Mam nadzieję, że tym razem nie. Mam nadzieję, że tym razem nie. Szanowni Państwo, to jest tylko 150 tysięcy. Ja chcę też powiedzieć, że przy wszystkich innych drogach, także które przetargi starostwo ogłaszało, z budżetu także wykładało. Przykład Kochanowskiego dołożyło 500 tysięcy. My też deklarujemy ze swojej strony, że dołożymy, żeby po prostu była ta inwestycja zrealizowana dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką, to Trupan jest na bieżąco z zarządem dróg wojewódzkich. Bardzo proszę. Są do wykonania tutaj przewidziane na te rok dwa odcinki z ramów do Polix i z literek tutaj do skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej tu przy 84. Przepraw na dokumentację został rozstrzygnięty. Trwają jeszcze, bo takie zapisy są specyfikacji do utworu zamówienia odnośnie uzgodnień i uwag zgłoszonych do projektu. To ma być zakończone w tym miesiącu. Szacują, że rozstrzygną przetarg na wyłonienie wykonawcy do 15 lipca i 15-20 lipca jest szansa, że mogą być rozpoczęte budowy tych dwóch przebudowy, tych dwóch odcinków, jeżeli chodzi o drogę wojewódzką. Jest czas odłożony około miesiąca do 12. Mieliśmy już czas do rozwiązania. Jeżeli chodzi o wniosek Rady dla inwestorów, tak, projekt uchwały był analizowany kilkukrotnie, jest przygotowany, będzie Radzie przedstawiony do pracy nad nowym budżetem. Jeżeli chodzi o remont drogi Jeziorno. Już tak jak pani burmistrz wspomniała w informacji międzysesyjnej, te cztery zadania, czyli droga w Stanowie, w Nowcu, w Literkach i w Jeziornie, nie zostały przetargi rozstrzygnięte. Czekamy na podpisanie, bo ta droga w Jeziornie otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa pomorskiego w wysokości 73 830 zł. Na podpisanie umowy i natychmiast po podpisaniu umowy będziemy mogli rozpocząć
tutaj inwestycje, wykonawca już dzisiaj był. No, planuję też właśnie pod koniec tego miesiąca, bądź na początku lipca już wystartować na te dwie drogi w Stanowie i w Jeziornie wykonać. Tu szacuje się też termin wykonania tych inwestycji na pół miesiąca, podobnie jak tych pozostałych. Jeżeli chodzi o oświetlenie Judyty, tak jak było zaplanowane, w tym roku będą tam założone punkty świetlne i mamy zaplanowane na ten rok 22 nowe punkty świetlne i w tym osiedle jest ujęte. A ile punktów świetlnych ma powstać? Pamiętam dokładnie. 9. A jakiś termin realizacji? Termin realizacji w tym roku. Na pewno w tym roku będą założone. Po kolei będą one realizowane. Jeżeli chodzi o szanowni Państwo, jeżeli chodzi o może punkty świetlne, mamy dodatkowo 22, ale także będzie modernizacja oświetlenia na osiedlu Jagiełły i na Krasińskiego. Tak, także mamy taką podpisaną umowę z Energą i tam będą wymieniane oświetlenie na tych dwóch osiedlach plus dodatkowo jeszcze 22 nowe punkty świetlne. Jeżeli chodzi o pochoły, tak, mieliśmy to sprawdzać, ale dzisiaj powstał problem w Żuławce, tu też pani radna potwierdzi, tam miała być już rozpoczęta naprawa drogi, okazało się, że w ogóle zrobiły nam następną niespodziankę, przepis, który był robiony już i droga była w dobrym stanie, jest znowu do kapitalnego remontu dzisiaj, także bardzo długo zeszło pracownikom i musimy najpierw załatwić ten temat. Jeżeli chodzi o, szanowni Państwo, wniosek pana radnego Świdra, który wpłynął do mnie. Proszę na piśmie, tak? Tak, ale ja chciałabym się odnieść, tak? Ponieważ wpłynął wniosek o udzielenie informacji w trybie informacji publicznej, szanowni Państwo. Ja może Państwu przeczytam i odniosę się do tego. W nawiązaniu do niepełnej informacji złożonej przez burmistrza Elżbietę Domańską na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 z działalności burmistrza w okresie między sesjami odnośnie wyjazdów służbowych w kwietniu, proszę o podanie ilości wyjazdów wyżej wymienionych, podmiotu rozmów podczas wyjazdów, pełnych harmonogramów wyjazdów uwzględniające wszystkie elementy służbowe i prywatne, imiona i nazwiska, funkcje wraz z nazwami instytucji, osób, z którymi się pani spotykała podczas wyżej wymienionych wyjazdów. Koszty wyjazdów, efekty wyjazdów, wskazanie środków transportu podczas wyjazdu, przejechania kilometrów, które z wyżej wymienionych wyjazdów miały charakter kontynuacji wcześniejszych spotkań wyjazdów, jak i efekty, kto wypisywał pani delegacje, imion i nazwisk osób uczestniczących w wyżej wymienionych wyjazdach. Szanowni Państwo, ja na ostatniej sesji poinformowałam oczywiście o wyjeździe, który był także między innymi do Szwecji i tu poszło o to. Tak jak Państwa informowałam wielokrotnie, że gmina Dzierżgoń należy do Euroregionu. Jest to projekt, który jest realizowany dla młodzieży, projekt międzynarodowy. Nie korzystałam z żadnej delegacji, nie poniosłam żadnych kosztów i gmina też nie poniosła. Łącznie z wyjazdem na lotnisko, ze swoich środków nie ma delegacji, nie brałam delegacji, więc jeżeli chodzi o, szanowni Państwo, o imiona, nazwiska i funkcje z instytucjami, osób, z którymi spotykałam się i tak dalej, panie radny, trudno jest napisać panu na piśmie, wymienić wszystkie imiona i nazwiska, jeżeli na przykład na spotkaniu związków gmin, jest to Związek Gmin Województwa Pomorskiego, są wójtowie i burmistrzowie z całego naszego województwa i taką odpowiedź pan także otrzymał. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe szkolenia, tak, w związku z tym, że należymy do Związku Gmin, pracownicy naszej gminy uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, które organizuje Związek Gmin z każdej dziedziny. Skarbnicy, sekretarze, kierownicy, referatów, pracownicy merytoryczni. Ubolewam, panie radny Świder, że musimy to robić panu na piśmie i szukać wszystkich delegacji, wszystkich wyjazdów. Jestem
teraz burmistrzem, ani razu panie radny nie przyszedł pan do mnie, żebyśmy porozmawiali, ale jeżeli jest problem, zapraszam serdecznie, bo mamy naprawdę dużo pracy i znowu udzielanie informacji publicznej, robienie zestawień i tak dalej, jest to pracochłonne dla naszych wszystkich pracowników. Myślę, że nie ma tego radnego, nie ma sołtysa, który przez ten okres mojej kadencji u mnie nie był, nie rozmawialiśmy, zawsze jestem do dyspozycji. Jeżeli jest jakikolwiek problem, można się ze mną umówić telefonicznie. Mój telefon jest dostępny dla wszystkich, wszyscy państwo znacie mój służbowy telefon. Jeżeli nie mam czasu, w tym momencie umawiamy spotkanie na kolejny termin. Także bardzo proszę, pan poprosił teraz o wyjazd, o wszystkie zestawienia wyjazdów. No jest to kolejna dla nas praca, więc przygotujemy panu na piśmie oczywiście te wszystkie szkolenia, w których pracownicy uczestniczyli. Tak? Terminy, tematy i tak dalej. Jeżeli chodzi o materiały, które pan otrzymał, wysłaliśmy wszystkie. Jeżeli dostajemy jakiekolwiek zaproszenie, to dostajemy też materiały, porządki, obrad i tak dalej. Dlatego też między innymi wysłałam panu te materiały, które otrzymaliśmy z Euroregionu. Dostaliśmy informacje, takie materiały otrzymaliśmy na przykład ze Związku Gmin na posiedzenie, także panu je przesłałam. Natomiast wszystkie te materiały, które otrzymaliśmy, panu przekazałam, żeby nie było takiej sytuacji, że może czegoś nie przekazałam. Informacje, cały program był w języku angielskim, jest w języku angielskim. Nie tłumaczyliśmy, bo to byłyby dodatkowe także koszty przetłumaczenia iluś stron dokumentów. Jeżeli jeszcze chciałbym się odnieść, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja powtarzam jeszcze raz. Ja nie wymagam po raz kolejny od pani informacji dotyczących delegacji, wykazów i tak dalej. Ja zadałem tylko pytanie o efekty. Konkretne efekty. Bo napisanie wspólne projekty w ramach Euroregionu Bałtyk, bezpłatne szkolenia, to jest takie enigmatyczne bardzo. Konkretnie, jakie projekty pani mówisz? To jest jedna sprawa. I druga sprawa. Pani się mija troszeczkę sprawę. Moje zapytanie wynikało nie z tego, że pani nie poinformowała na poprzedniej radzie o swoich wyjazdach, ale ja stwierdziłem, że według tego co wiem, to pani niepełną informację podała, bo nie było wspomniane na poprzednim posiedzeniu rady o wyjeździe do Strzelina, czyli do tej popularnej Doliny Szarlotty. Jeśli się mylę, to bardzo proszę, jest protokół rady i można to sprawdzić, prawda? Tak, szanowni państwo, może na następnej sesji będę państwu przedstawiała, bo nie przedstawiam, tak jak państwo zauważyliście, gdzie byłam, jaki wyjazd miałam, bo to sprawozdanie miałoby, naprawdę byłoby bardzo długie, bo tych wyjazdów jest bardzo dużo. Jeżeli państwo sobie tak życzycie, to będę przeglądała cały kalendarz i po kolei będę państwa informowała, gdzie byłam, na jakim temat rozmawiałam, bo ale stwierdziłam, że mówię o rzeczach takich najważniejszych, bo jeżeli należymy w projekcie międzynarodowym, jesteśmy młodzież, młodzieżowa rada nasza bierze udział w tym projekcie. Efektem tego spotkania było, może dopowiem, opracowanie pytań, które będą przeprowadzane wśród młodzieży i rad młodzieżowych w Polsce, w Danii, Szwecji i na Litwie. I tam właśnie byli przedstawiciele odpowiednich osób, które były zainteresowane i dyskutowano nad pytaniami, jakie zadać do młodzieży, żeby one były, te badania były efektywne, gdzie Politechnika Gdańska będzie robiła badania. Więc efektem tego spotkania, które tam było, to było wypracowanie pytań, które będzie przeprowadzała Politechnika Gdańska w każdym państwie, wśród młodzieży. Zapytanie, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że skorzystała na tym Politechnika Gdańska, bo będzie miała pytania przygotowane. Ja się pytam, jaką korzyść odnosi nasza gmina. A
całe to zamieszanie, całe moje pytanie wynika z tego, że kiedy ja widzę, że gospodarza gminy prawie 2 tygodnie nie ma na miejscu, kiedy trzeba pracować. Więc pytam. No ja przepraszam, wyjazd był 3-dniowy, to nie były 2 tygodnie, panie radny, ponieważ mówimy o tym, że mnie nie ma 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o efekty, szanowni państwo, ale ja myślę, to, nie, ja przejdę to powiem, bo nie chciałabym, żeby to pozostało bez wyjaśnienia. Te badania będą prowadzone wśród młodzieży o potrzebach, o możliwościach bardziej aktywizacji młodzieży do działania. To nie na tym skorzysta Politechnika Gdańska, ale także planowane są wyjazdy dla także naszej młodzieży, dla naszych mieszkańców. Już Rada Młodzieżowa była 2 razy na spotkaniach. Teraz będą planowane spotkania w Danii, w Szwecji, gdzie także młodzież będzie brała udział w tych wyjazdach i my także będziemy gościli młodzież z Danii, Szwecji i Litwy. To nie jest coś takiego, że my nasza młodzież, musimy aktywizować naszą młodzież, wdrażać ją do działania, żeby poznała też problemy, które istnieją w innych państwach, żeby porównać, jak młodzież działa właśnie w danych państwach. I taki cel właśnie tego projektu jest. Wszystkie? Tak, wszystkie. Przepraszam, ja jeszcze nie uzyskałam odpowiedzi na temat. O, przepraszam, na monitoringu. Bardzo proszę, panie Jerzy. System monitoringu jest skomplikowany dlatego, że gdzieśkolwiek w przedmieście, gdzieśkolwiek nie funkcjonuje scentralizowany system monitoringu. Są obiekty, które posiadają indywidualne strefy monitorowania, to jest m.in. dom, to jest hala sportowa, to jest urząd miejski, to jest wzgórze zamkowe i one nie są spięte w jeden system. Tym niemniej w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba, służby porządkowe typu Straż Miejska czy Policja mają możliwość skorzystania z tego monitoringu, który funkcjonuje. I na dzień dzisiejszy, z tego co wiadomo, jest sprawy. Nie jestem w stanie potwierdzić w 100%, czy wszystkie strefy są sprawne, ale to jest wyzwanie na przyszłość, aby podjąć działania w tym kierunku, żeby scentralizować system monitoringu, a przede wszystkim, żeby powstała jakaś komórka, która by ten monitoring na bieżąco mogła wykorzystywać. W tej chwili to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, doraźne to sprawdzanie w sytuacjach awaryjnych tak zwanych. Czyli jeśli coś się wydarzy, to ewentualnie wtedy sięgają do tego, czy to Straż Miejska, czy Policja. Natomiast nie ma takiego ciągłego śledzenia tych wydarzeń. I w tym momencie to, że kamery są zainstalowane i one nawet funkcjonują, to nie znaczy, że jakieś akty wandalizmu nie mają miejsca. Wielokrotnie zdarzało się tak, że nawet jeśli kamery monitoringu zarejestrowały sprawców, to nie było szans ich zidentyfikować, bo oni są sprytni. Są zakapturzeni, są w odpowiedni sposób ubrani lub tak sprytnie działają, że monitoring nie jest w stanie rozszyfrować i nie jest w stanie skutecznie pomóc organom ścigania w ustaleniu sprawców. Także sam monitoring, owszem, jest ważny i potrzebny, natomiast on nie rozwiązuje problemu mentalności ludzkiej, która chyba tutaj jest największym problemem i to chyba jest dla nas wszystkich wyzwaniem w kierunku takim, żebyśmy wspólnie działali na rzecz uświadamiania ludziom, że wspólne dobro powinno być szanowane, a nie na zasadzie, że to nie moje, to mogę bezkarnie to niszczyć. To jest taka może nie do końca satysfakcjonująca odpowiedź, ale tyle mogę powiedzieć. My nawet stopnia robiliśmy, szacowaliśmy właśnie centralizowanie tego całego monitoringu w mieście, ale to jest koszt ile wstępny? 80-100 tysięcy. Prawie do 100 tysięcy, więc uważaliśmy, że mamy jeszcze na to naprawdę wiele, wiele innych ważnych też rzeczy do zrobienia. Jeżeli Rada podejmie taką decyzję, żeby w przyszłym
budżecie to ująć, to, to wtedy rada zajmie się pokrywą. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 24, bo on nie wspierał. Proszę. Ja chciałabym podziękować wszystkim darczyńcom za rzeczy na loterię na rzecz strażaków, która odbyła się ostatniego, przedostatniego dnia maja. Uzbieraliśmy z tej loterii 1000 zł, zostały one wpłacone. Oczywiście na cele statutowe, do banku proszę, jest przelew. Wszystkim jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Uczestnikom, którzy kupowali nasze fanty i tym przyczynili się również do tego, że wzbogaciło się przynajmniej o te 1000 zł nasza Straż Pożarna Miasta. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja chciałbym tylko jeszcze się odnieść do wniosku w sprawie windy, która miałaby powstać przy budynku urzędu. Państwo znacie moją opinię, już poprzedni raz wyrażałem ją. Uważam, że to nie jest przychodnia lekarska, gdzie pacjent musi zostać dostarczony do konkretnego gabinetu specjalistycznego, gdzie lekarz przyjmuje. Natomiast jest podjazd w urzędzie. Każdy niepełnosprawny, każda starsza osoba, czy nawet osoba, która nie czuje się na siłach, żeby powędrować do góry, może tu przyjść na salę obrad i każdy urzędnik zejdzie i załatwi sprawę. A za 1,5 miliona złotych, to drodzy Państwo, możemy wybudować kilka kilometrów chodników, chociażby na Otrzei, gdzie obecnie trójka starszych mieszkańców boryka się z poruszaniem na wózkach inwalidzkich w podeszłym wieku. Będzie zrobiony. W związku z tym uważam, że to jest w ogóle bezzasadna inwestycja. Dziękuję. Ja mam pani, ja nie, pani burmistrz, ja nie zadawałem pytań, bo po prostu na komisji rolnictwa się pytam, ale od poniedziałku nie jest dużo czasu, tylko chciałbym wiedzieć, czy był kontakt jakiś ze starostą odnośnie usuwania ustarek powodziowych, no i okorzeń dróg, bo to jest tragedia z tymi drogami, to tak nie było jeszcze jak w tym roku chyba nigdy. Czy był jakiś kontakt, tak. Czy po prostu może za krótki czas jeszcze nie wiem, ale to o czym rozmawiałem, chciałbym, żeby to jakoś puszczyć do przodu. Szanowni Państwo, i równiarka jeszcze, nie, bo która rozmawiałam znowu zaschła, z panem starostą na temat okoszeń, tak jak informowałam Państwa także na komisjach. Pan starosta twierdził, że był w Dzierżgoniu, no przykro było, że nie mogliśmy się spotkać. Także mówił, że jechał drogą na Kuksy. Widział, że tam jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Powiedział, że w pierwszej kolejności będzie to obkoszone. Ja osobiście rozmawiałam także z panem kierownikiem. Mają wykonawcę. Może, jak pan kierownik powiedział, że będą starali się, żeby do soboty, bo soboty to są targi do następnego targu, przepraszam, odkosić drogę do Żuławki i potem następne, więc przedstawialiśmy znowu problem, że droga na Kuksy jest naprawdę w bardzo złym stanie. No po kolei bardzo proszę spokojnie czekać. Ja cały czas już prędzej monitorowaliśmy, twierdzą, że mają wykonawcę wyłonionego. Na początku były zapewnienia, że najpierw zaczną w tym roku od Dzierżgonia, bo w ubiegłym roku Dzierżgon był okaszany na końcu, ale tak na tą chwilę jeszcze nie możemy się doczekać. Obkoszeń jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Natomiast na następne rzeczy chodzi o te naprawy i tak dalej. Myślałam, że jak pan starosta przyjedzie, to będziemy mogli objechać, popatrzeć, ustawić terminy. Myślę, że w następnym tygodniu spotkamy się z panem starostą, znajdzie chwilę czasu i objedziemy nasze drogi i pokażemy. Natomiast równiarka, tak, równiarka w czerwcu zostało zrobione i tam, tak, i to jest teraz ten problem, że jest też trochę za sucho, niektóre drogi były robione prędzej, wszystkich nie byli w stanie zrobić i dlatego też musimy chwilę jeszcze poczekać, ale jeżeli tylko troszkę się tam polepszy, to będzie to zrobione.